przed nami ostatnia część, ostatni prelegent na naszego webinarium. Tym razem przeniesiemy się z bardzo ciężkich gleb na gleby bardzo lekkie. Przeniesiemy się do województwa lubuskiego, gdzie w gospodarstwie CGK od 20 lat pracuje pan Mirosław Szarzyński, kierując pracami polowymi i gdzie praktycznie od roku 2012 użytkują również jedną z pierwszych wersji Focusa w bardzo ciekawych rozstawach. Polecamy przysłuchanie się, w jaki sposób w tym gospodarstwie Focus dokonuje siewu. Jest to bardzo ciekawe i może trochę zmieni punkt widzenia na to, czy rozstawa wąska, czy szeroka, a jednocześnie da asumpt do dyskusji. Zapraszamy do obejrzenia. Nazwisko Mirosław Szarzyński. Zarządzam gospodarstwem spółki CGK Bogarda. Gospodarstwo posiada 1025 hektarów gruntów. Bonitacja gleby to 1,06. Uprawy to właściwie trzy gatunki podstawowe, to rzepak, zboże i kukurydza. Focusa TD 6-metrowego kupiliśmy w 2012 roku i od tego czasu rzepak i zboża siejemy tym siewnikiem. Praktycznie rzecz biorąc, ten siewnik sieje w dwóch rozstawach. Rozstawa rzepaku to jest tam prawie 36 cm. Rozstawa w zbożach to jest 17,5 cm. Prowadzimy uprawy w systemie bezorkowym od prawie że 20 lat. Do upraw gleby używamy talerzówki, jak również używamy co 3-4 lata głęboszka. Pomysł na zakup Focusa wynikał z tego, że byłem przekonany, że w momencie, kiedy jesteśmy w stanie podać podkorzeniowo nawóz wieloskładnikowy, to w dwóch płaszczyznach, to znaczy płaszczyźnie pod ziarno i drugiej, powiedzmy, na głębokość tych około 30 cm przy rzepaku, że to spowoduje, powiedzmy, dużo lepszy rozwój tego rzepaku na początkowej fazie, jak również w związku z tym, że rzepak poszukuje, powiedzmy, nawozów, spowoduje to istotne wydłużenie korzenia palowego rzepaku. I takie wydłużenie tego korzenia palowego, żeśmy, że tak powiem, uzyskali, bo potrafimy wyrwać korzeń zaraz po zimie długości, powiedzmy, 65 do 90 cm. To nam gwarantuje, że przy tych warunkach, powiedzmy, suszowych pozwala nam, powiedzmy, lepiej zabezpieczyć, powiedzmy, rzepak na braki wody, szczególnie w tym okresie po kwitnieniu, kiedy on potrafi, powiedzmy, tą wodę z głębszych warstw gleby sobie pobrać. Najistotniejsza sprawa, miałem obawy, powiedzmy, przy zbożu. Natomiast przy rzepaku, uzyskując, powiedzmy, ten szerokość rośliny od roślin na 36 cm, pozwoliło nam to również jeszcze uzyskać dodatkowy efekt, a mianowicie uzyskać rozgałęzienia od samej praktycznie ziemi. W każdym kącie liści taki rzepak, jeśli ma odpowiednią ilość składników pokarmowych i wody, wypuszcza, powiedzmy, rozgałęzienia. I to powoduje, że, powiedzmy, na jednej roślinie
na jednej roślinie obsada łuszczyn powiedzmy znacznie wzrasta. Żeby te rośliny mogły powiedzmy właściwie wypełnić się, no to wtedy mając długi korzeń potrafi pobrać tą wodę i przenieść składniki pokarmowe z liści i łodyg do łuszczyn i do ziarna. To powoduje, że również uzyskujemy powiedzmy lepsze wypełnienie ziarna i większy ciężar tysiąca nasion. Natomiast jeżeli chodzi o zboża, to zboża powiedzmy siejemy właściwie trzy zboża, a mianowicie pszenicę, jęczmień i pszenżyto. Na słabszych powiedzmy stanowiskach i słabszych glebach mamy dwupolówkę, pszenżyto, rzepak. Natomiast na mocniejszych glebach mamy rzepak pszenica lub rzepak jęczmień, bo stąd siejemy ten jęczmień, żeby uzyskać, że tak powiem, trochę więcej czasu na przygotowanie gleby i zasiew rzepaku. Jeśli chodzi o zboża, to zboża przy tym rozkładzie, rozstawie powiedzmy tych 17,5 cm, początkowo mieliśmy obawy, że na słabszych glebach będzie to zbyt szeroki rozstaw powiedzmy międzyrzędzi dla zbóż. Ale okazało się, że tak powiem, że te teoretyczne rozważania się nie sprawdziły. Te szersze rozstaw rzędów również ogranicza kompresję, bo jest lepsze przewietrzanie łanu wewnątrz. Szczególnie duże znaczenie to ma przy mączniaku zbóż. Ten układ powiedzmy tego przewietrzania, bo my właściwie tylko mączniaka zwalczamy przy T1 i potem dalej problem u nas ze względu na tego rodzaju siew powiedzmy się kończy. Generalnie trzeba powiedzieć tak, że w układzie suszy, jaka nawiedziła powiedzmy nasze gospodarstwo w ostatnich 4 latach, bo mieliśmy tą suszę w roku 18, 19, 20, no i opady zimowe w 21 były na najniższym poziomie od 11 lat, więc też powiedzmy braknie w glebach wody. Przeszliśmy na taki układ uprawy uproszczonej tak dalece, że po zbożach na bazie jednej talerzówki płytkiej kończymy uprawę przedsiewną pod rzepak. I wtedy powiedzmy wchodzimy bezpośrednio z fokusem i siejemy ten rzepak, bo najczęściej jest tak, mamy najbardziej równe schody właściwie, bo tymi głęboszem szczelinowym od fokusa wyciągamy do góry wilgotną glebę, w którą trafia ziarno. I wtedy jak to ziarno trafia w tą wilgotną glebę, uzyskujemy naprawdę dobre i równomierne schody po fokusie. I to też jest jedna powiedzmy zaleta. My nie robimy powiedzmy nadmiernego nawożenia powiedzmy azotowego szczególnie. Generalnie co 3 lata badamy zasobność gleb w potas, fosfor, magnez i badamy odczyn gleby. Natomiast jeżeli chodzi o azot, to robimy co roku na wiosnę takie badania powiedzmy zawartości azotu w glebie. I wtedy mając powiedzmy ten układ znajomości, ile powinniśmy dać, po prostu nawozimy pod potrzeby roślin bez nadmiernej ilości wysypywania, a samego azotu. Tak? Bo ja jestem zwolennikiem powiedzmy takiego nawożenia zrównoważonego. Wszystkimi ich składnikami pod potrzeby roślin,
Nie, natomiast nadmierne, że tak powiem, nawożenie jednym składnikiem. Faktem jest, że azot daje, powiedzmy, poczucie bezpieczeństwa, bo rośliny są bardzo zielone i mogą, że tak powiem, panować, co nie jest tak do końca prawdą, bo przy nawożeniu jednym składnikiem to zaczyna działać, że tak powiem, czynnik minimum, który decyduje o plonie. A wręcz, powiedzmy, zbyt bardzo skumulowane dawki i wysokie dawki azotu mogą powodować zablokowanie pobierania innych składników pokarmowych, bo azot, powiedzmy, jest właściwie w konflikcie, jeśli chodzi o pobieranie z gleby, z potasem i z magnezem. I w warunkach, powiedzmy, suchej gleby ten układ, powiedzmy, wzajemnego blokowania się przy pobieraniu, powiedzmy, przez rośliny się wręcz potęguje. My szczególnie przy fosforze podajemy ten fosfor bezpośrednio pod korzeń, pod roślinę i ona go ma do dyspozycji, a nie musi, szczególnie, powiedzmy, kiedy jest to mała siewka, poszukiwać, powiedzmy, na większej powierzchni. Poza tym układ jest też taki, że podając te nawozy w dwóch płaszczyznach, uzyskuje się w zbożu również podobnie efekt, powiedzmy, wzrostu systemu korzeniowego, jak w rzepaku, z tym, że zboża mają system wiązkowy, a nie mają korzenia palowego, ale te korzenie wiązkowe, powiedzmy, sięgają głębiej, głąb gleby, jak, powiedzmy, przy braku nawożenia, powiedzmy, w układzie siewnym. Ja jestem zwolennikiem, powiedzmy, siewu w terminach agrotechnicznych i ani nie przyspieszania, ani specjalnie nie opóźniania. Oczywiście przy dużych obszarach, które, powiedzmy, w tym wypadku wchodzą do siewu, a ten fokus, powiedzmy, w ciągu roku, w tej chwili to sieje około 1000 hektarów, to niekiedy muszę przesunąć, powiedzmy, te terminy. Poza tym też jeszcze to zależy od warunków, powiedzmy, polowych, tak? Bo może być za sucho, może być za mokro, powiedzmy, i wtedy też jakieś przesunięcia występują. Jedno jest pewne, że w momencie, kiedy podaje się to nawożenie fokusem, a szczególnie to w górną warstwę pod korzeń, gdy rośliny mają łatwiejszy, powiedzmy, dostęp do tych składników pokarmowych, one się wcześniej zaczynają krzewić. Wcześniej się zaczynają krzewić. Jest tu pewne przyspieszenie krzewienia zbóż. Tak? To wyraźnie można zaobserwować, ale czy to pozwala na powiedzmy, duże opóźnianie terminu siewu, ja bym miał wątpliwości, tak? Miałbym wątpliwości, bo czym później się zasieje i czym później zaczną się, powiedzmy, krzewić te zboża, tym gorzej się ukorzenią. A jeżeli gorzej się ukorzenią, to w warunkach suszowych, powiedzmy, ma to przeogromne znaczenie, jeśli chodzi, powiedzmy, o plan końcowy. Jeśli chodzi o to, powiedzmy, bo wiem, że te nowe fokusy można zamawiać na te 15 cm do siewu do zboża i na 30 cm do siewu rzepaku, ale uważam, że to w moim odczuciu to nie jest potrzebne, a niekiedy, powiedzmy, nawet może przeszkadzać. Dlatego może przeszkadzać, że jeżeli, powiedzmy, ktoś ma słabo pociętą słomę, bo nie wymienił na czas, powiedzmy, noży w sieczkarni, w kombajnie, to wtedy, powiedzmy, może mieć sytuację taką, że przy siewie, po zbożach, po rzepach, może mu się przypychać, powiedzmy, cały układ siewny, szczególnie na tym układzie, powiedzmy, tych głębokich szczelin. I wtedy bardziej sobie zrobi kłopoty, jak
pozytywne efekty, powiedzmy, tym skróceniem czasu. A te 36 cm według mnie, te 35 i trochę do 36 jest elementem naprawdę, uważam, optymalnym, tak? Bo widzę, że paki posiane, powiedzmy, na 45 cm i na dobrych glebach, powiedzmy, uważam, że to jest możliwe, powiedzmy, i całkiem dobre rozwiązanie, ale widać tam, powiedzmy, już przy słabych glebach, powiedzmy, że jest to zbyt szeroko. Tak? Jest to zbyt szeroko i te łany, że tak powiem, mają problem, żeby się właściwie, że tak powiem, pokryć. Na początku, powiedzmy, mieliśmy te szersze, głębosze, powiedzmy, szczelinowe, natomiast w tej chwili pracujemy trzeci rok na tych wąskich i jestem zdecydowanie większym zwolennikiem, powiedzmy, wąskich, i to bez względu na to, czy słabe gleby, czy mocniejsze gleby. Lepiej się sprawdza, że tak powiem, ten siew na tych wąskich gleblicach, to jest pierwszy aspekt, a drugi aspekt, powiedzmy, te szerokie redlice, powiedzmy, należało wymieniać, powiedzmy, tam dwa razy w ciągu sezonu, jak ja sieję, powiedzmy, tam 1000 hektarów. Natomiast wąskie redlice przetrzymają cały sezon. Więc z punktu widzenia ekonomicznego, no, jest duża oszczędność, powiedzmy, a efekty, że tak powiem, są nie gorsze jak na szerokich, a nie wiem, czy, powiedzmy, nie są lepsze, tak? Bo tak optycznie, z punktu widzenia, powiedzmy, plonu, no to nigdy nie mierzyłem na szerokich i wąskich, powiedzmy, tych głęboszach, ale optycznie, powiedzmy, wydaje mi się, że lepiej sobie te rośliny, powiedzmy, nawet radzą w tym układzie wąskim. Mam John Deere 400 koni, tak? I w warunkach, powiedzmy, gliniastych i na górkach musieliśmy, że tak powiem, siać tak na 25 przy szerokich. Dzisiaj siejemy, powiedzmy, na 30 na wąskich. I nie ma większego, powiedzmy, problemu, żeby sobie ten ciągnik nie poradził. Oczywiście na bliźniaczych kołach, bo to zaznaczam, że uprawę i siew robimy na bliźniaczych kołach przy ciągniku. Siejemy na GPS-ie, ale siejemy przejazd przy przejeździe. Także to już tak jest wypróbowane w tej chwili, że nie ma. No, chłopaki mi się bały, powiedzmy, odjeżdżać, bo potem ponakładają, bo to, bo tamto. I układ jest taki, że robimy, powiedzmy, na GPS-ie, bo to generalnie, powiedzmy, wszystkie maszyny w tej chwili idą, poczynając od siewu, kończąc, powiedzmy, na kombajnach, wszystko idzie na GPS-ie, tak? No zresztą efekty, powiedzmy, tego Focusa, no, zobaczą Państwo, powiedzmy, na zdjęciach. Ta technologia się u nas sprawdziła i jeśli będziemy wymieniali siewnik, to na pewno na Focusa, bo ja uważam, że nie ma siewnika, czy nie ma maszyny, również siewnika, powiedzmy, która nie ma wad. Wszystkie mają. Obojętnie jaka to będzie marka, to zawsze jest jakieś tam wady są. Ale jeżeli, powiedzmy, się siewnik dobrze pozna i człowiek potrafi te wady, powiedzmy, w taki czy inny sposób ustawienia, powiedzmy, wyeliminować, no to po co, powiedzmy, uczyć się nowego siewnika, jak ten się sprawdza i, że tak powiem, jest już na tyle poznane, że prawie go znamy tak jak własną kieszeń. Przy tym systemie uprawy bezorkowej chcę dodać, że powiedzmy cała słoma po wszystkich roślinach, powiedzmy, pozostaje w glebie.
Jak Państwo widzicie, w przeciwieństwie do gospodarstwa pana Igora Brzezickiego, Focus, który pracuje w gospodarstwie na lekkich glebach, ma zupełnie inną praktykę, inne efekty i inne zalety swojej budowy. Mamy już, mam nadzieję, na łączu pana Mirosława. Mamy kilka ciekawych pytań od naszych internautów, które chcielibyśmy mu zadać. Dzień dobry, panie Mirosławie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pierwsze pytanie, bo oczywiście od razu się ono urodziło. Czy to jest jeden fokus w waszym gospodarstwie? Tak, to jest pierwszy i cały czas jeden w naszym gospodarstwie. A na jakim areale on pracuje? Ile hektarów w ciągu sezonu przepracowuje? To znaczy, on ten fokus przepracowuje około 1000 hektarów rocznie. I jako gospodarstwo, które ma taki areał, nie macie obawy, żeby ta maszyna was zawiodła w jakikolwiek sposób? Oczywiście, jak pan podkreślił, każda maszyna ma swoje wady i zalety, ale nie macie tej obawy. Nie, nie mamy obaw. Właściwie to nie ma jakichś większych, powiedzmy, awarii pokusa. Oczywiście przed każdym sezonem siewnym trzeba, powiedzmy, go jak każdą inną maszynę przygotować do pracy. Tak? Przed zakupem fokusa zapewne wysiewaliście rośliny w tak zwanych rozstawach standardowych. Tutaj, jak pan wspominał, przyszliście na znacznie szerszy rozstaw zarówno w siewie zbóż, jak i w siewie rzepaku. Jak się tego efekty przełożyły na i może i strukturę, na zdrowotność roślin? Bo wspominał pan, że nawet o jeden mniej zabieg jesteście w stanie w zbożach wykonać. To znaczy, na pewno ten szerszy rozstaw przełożył się, powiedzmy, na kilka czynników. Pierwszy czynnik to jest, powiedzmy, ten element, który pozwala rzepakowi tworzyć głębszy korzeń, jak również, powiedzmy, od samej szyjki korzeniowej, zresztą było to pokazywane na zdjęciu, tworzyć rozgałęzienia boczne i wtedy jest dużo lepsza obsada łuszczyn na roślinie. Jeśli chodzi o zboża, no to na pewno podywanie bezpośrednio pod nasiona nawozu powoduje to, co mówiłem w wystąpieniu, przyspieszenie procesu krzewienia roślin. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, generalnie rzecz biorąc, w tych łanach uzyskujemy, oczywiście siejąc, powiedzmy, wyliczone ilości ziarna w sztukach na metr kwadratowy, uzyskujemy, powiedzmy, większą możliwość przewiewu w tym łanie, jeśli mamy zasiew robiony na te 17,5 cm. I to pozwala nam na to, że jest mniejsza presja chorób, a szczególnie mączniaka azbu. A czy takie czynniki jak możliwość nieco zredukowania ilości materiału siewnego ze względu na większą rozstawę, jak to się przełożyło na plony? Bo to bardzo często nas tutaj pytają internauci. To znaczy, technologia fokusa jest, powiedzmy, jednym z elementów, powiedzmy, naszej technologii, bo nigdy nie jest w rolnictwie tak, że jeden element decyduje o wszystkim. Tak? Oczywiście, że podstawowym elementem to jest kwestia pogody i wody, bo jeśli wody nie ma, no to, powiedzmy, rośliny nie pobierają nie tylko wody, żeby się ochłodzić, ale również nie pobierają składników pokarmowych i nie potrafią się wtedy, powiedzmy, rozwijać. Natomiast... A pod kątem plonów jak to wyglądało? Pod kątem plonów, to znaczy cała ta technologia, którą w tej chwili stosujemy, powiedzmy, wyraźnie podniosła nam plony, bo gdyby nie było podniesienia plonów, to ten efekt inwestowania, powiedzmy, w lepsze maszyny, w GPS-y, powiedzmy, w rozsiew nawozów,
No nie na miałby każdym celu. polu w różnej ilości, w zależności powiedzmy, jaka jest zasobność gleby, jaka jest klasa gleby na tym polu, powiedzmy, to też powiedzmy, każdy z tych elementów ma jakiś wpływ, tak? Zgadza się. I plony wzrosły, no powiem tak, że znacznie, tak? Zbieramy powiedzmy rzepaku generalnie powiedzmy w zależności od roku, no może najgorsze zbiory w ostatnim powiedzmy 10 latach to były w roku 19, gdzie mieliśmy straszną suszę i tamte plony wynosiły powiedzmy po 3,2 kwintala, ale potrafimy zebrać z obszaru powiedzmy 400 hektarów rzepaku, nawet plony pod 5 ton. Średnio. Bo wy gospodarujecie na lekkich glebach. Na jakich najlżejszych, powiedzmy, bonitacyjnie glebach udało wam się uzyskać dobre plony rzepaku? To znaczy ja mówię tutaj powiedzmy o średnim plonie z 400 hektarów. W tym układzie powiedzmy bonitacyjnym to jest tam powiedzmy trochę trzeciej A, trochę trzeciej B, gro to jest powiedzmy czwarta A i B, ale również prawie tyle samo co trzeciej A i trzeciej B jest klasy piątej. No to bardzo ładnie. Czy to z racji... W takim układzie zawsze odnoszę się do jęczmienia ozimego. Na przykład też mieliśmy taki rok, gdzie zebraliśmy ponad 10 ton. I mówię tu o plonach, które sprzedaję z hektara, a nie plonach, które powiedzmy zbieram, tak? W normatywnym układzie powiedzmy wilgotności, zanieczyszczeń i wszystkich tych elementów. Z racji miejsca, gdzie znajduje się gospodarstwo, dość mocno zmagamy się z efektami suszy. Czy fokus z racji właśnie tej technologii podawania głębokiego nawozu pozwala wam zauważyć, że łatwiej wam jest radzić sobie z tą suszą? Tak, to na pewno. To nie podlega żadnej wątpliwości, dlatego że powiedzmy stosując nawożenie głębokie, jak gdyby inspirujemy rośliny, czy zmuszamy je do tego, żeby one wytwarzały powiedzmy silniejszy system korzeniowy i głębszy system korzeniowy. I to powiedzmy powoduje, że generalnie rzecz biorąc można powiedzieć tak, jak u sąsiadów już występują powiedzmy zdecydowane o objawy suszy, to u nas powiedzmy jest to później o 7 do 10 dni. Czyli efekt bardzo dobrze widoczny. Czy da się to też również odnieść na przykład, tak jak w poprzednim gospodarstwie było, do wizualnego poprawienia struktury, czy nawet zwiększenia próchnicy? Czy jest to zauważalne? To znaczy my generalnie rzecz biorąc nie zbieramy słomy, ale też nie nawozimy powiedzmy w ostatnim okresie żadnymi nawozami organicznymi, tylko nawozami mineralnymi i pozostawiamy całą słomę. I to pozwala, że tak powiem, ten sposób, w jaki postępujemy, pozwala na to, że ten układ próchnicy nam nie spada. Tak? Zawartość próchnicy właściwie mamy na tym samym poziomie. Mimo że kiedyś mnie uczono, powiedzmy, to już ileś tam lat wstecz, powiedzmy, że jeśli nie nawozi się dodatkowo, powiedzmy, nawozami organicznymi, to ta próchnica, powiedzmy, będzie zawsze spadała. Tu natomiast mamy pewien poziom, który cały czas utrzymujemy. Jak widzieliśmy na zdjęciu, przyszliście również z redlic tak zwanych krótkich na te długie redlice w Lemieszach, ULD. Skąd pomysł na to i jakich efektów oczekiwaliście, a jakie otrzymaliście po zastosowaniu? To znaczy powiem tak, tu w tym naszym rejonie powiedzmy zdarzają się również lata bardzo mokre. I takim rokiem powiedzmy, bo właściwie wiosną była susza, ale w momencie kiedy się rozpoczęły żniwa na sucho, żeśmy zebrali właściwie tylko jęczmień, to zaczęły się bardzo mocne opady
I gleba była no, bardzo mokra, do tego stopnia, że powiedzmy mieliśmy dni takie w żniwach, gdzie powiedzmy pracujące na polu dwa kombajny, 30 razy trzeba było, że tak powiem, wyciągać, bo się topiły. Łącznie z tym, że przewróciła nam się przyczepa przeładunkowa również na polu, bo z jednej O, strony osi wpadły koła, powiedzmy, glebę, głęboko. a z drugiej osi, na drugiej stronie, powiedzmy, przyczepy zostały na Na płaskim i twardym. się przyczepa wywróciła. I wtedy, powiedzmy, w tym roku 17, zacząłem mieć przy tych szerokich rednicach, zacząłem mieć problem z siewem rzepaku. A na czym I on polegał tak? to mnie skłoniło, że zacząłem poszukiwać, powiedzmy, no, jakiegoś innego rozwiązania. I ten element, powiedzmy, to nasunął się sam, żeby zastosować te wąskie redlice. A Ale jak to na... i przy, i to, to również teraz przy tych suchych latach widzę, powiedzmy, te redlice, powiedzmy, lepiej wyciągają tą wilgotną glebę, powiedzmy, pod sam układ siewny. Pod sam układ siewny. A jak to wygląda z zapotrzebowaniem na moc, z ciągnikiem? Bo wy pracujecie z 6-metrową maszyną i wydaje się, że podając nawóz głęboko, a ponad 20 cm, potrzeba dużej mocy. Jak to u was udaje się realizować? To znaczy, my generalnie w tej chwili, powiedzmy, pracujemy przy silniku Focus ciągnikiem 400-konnym John Deere'a. Oczywiście ma on bliźniacze koła założone. I w zupełności wystarcza, powiedzmy, do uciągnięcia. Mamy chwilowe problemy z połączeniem z panem Mirosławem, ale wrócimy do rozmowy. Prosimy o cierpliwość. Jak państwo widzicie, fokus nawet na lekkich glebach bardzo wyraźnie przekłada się na osiągnięcie zakładanych celów nie tylko pod kątem zwiększenia plonów, ale przede wszystkim stabilności plonów i co ważne, stabilności wczesnego rozwoju roślin. Jest to ten efekt, który daje to synergizowanie czterech przejazdów w jednym i możliwość deponowania nawozu, precyzyjnego położenia w miejsca, gdzie tego nawozu oczekują wręcz rośliny, by prawidłowo rozwinąć system korzeniowy i prawidłowo wystartować w sezon wegetacyjny. Na różnych glebach różne funkcje pełnią redlice uprawowe. Jak widać, na ciężkiej glebie lepiej sprawdzają się redlice krótsze, mocniej mieszające, natomiast na glebach lekkich redlice minimalnie mieszające, a tylko spulchniające i delikatnie wyciągające glebę wilgotną pozwalają na uzyskanie lepszych efektów siewu. Mamy nadzieję, że zaraz przywrócimy łączy z panem Mirosławem. Jak państwo widzicie, obojętnie też, czy na glebach ciężkich, czy lekkich, już w naszym kraju stykamy się z problemem suszy. Do tego dojdą zapewne problemy z chwastami opornymi na działanie środków chemicznych, więc dopasowanie technologii, która pozwoli optymalnie wykorzystać możliwości roślin, aby jak najszybciej przykryły rzędy, żeby jak najlepiej wykorzystały nawóz, ponieważ warto zwrócić uwagę, że fosfor jest nawozem szczególnym, ponieważ bardzo szybko chłonie go kompleks glebowy i często, mimo że
znajdzie się w glebie, że go podamy, nie jest on dostępny dla roślin. Z tym często spotykają się rolnicy i to jest częstym problemem. Dlatego deponowanie nawozu, tak zwane podkorzeń, daje tak wyraźne efekty. Czego mieliśmy tutaj efekt w ciągu kilku lat użytkowania. Rolnicy, którzy stosują agregat Focus, potwierdzają, że rzeczywiście ma to miejsce i dzieje się to na polu. Myślę, że już niedługo z powrotem się połączymy. Mamy nadzieję, że doświadczenia, które przekazują nam użytkownicy Focusa, wpłyną nie tylko na to, że większa grupa z Was będzie potrafiła zrozumieć zalety tej technologii i sposób, w jaki można ją wykorzystać, ale też nawet nam, jako producentowi, pozwoli to lepiej wykorzystać te doświadczenia, aby móc zbudować jeszcze bardziej maszynę dopasowaną do miejscowych, lokalnych warunków, które bywają bardzo różne, z którymi rolnicy się stykają na co dzień. Zdaje się, że już mamy kontakt z powrotem. Tak jak na meczu, panie Mirosławie. No, zdarza się. Ale internet za nim. I tak bywa, choć mamy XXI wiek. Natomiast Focus nie zawodzi. Nie, ja jestem, jeśli chodzi o, powiedzmy, Focusa, bardzo zadowolony. I jeśli będę zmieniał się w nim na nowy, to będę zmieniał również na nowego. Czy zostanie taka sama taki sam rozstaw rzędów roślin w zbożach i w rzepaku? Czy będzie chciał pan, nie wiem, jeszcze nawet coś zmienić, rozszerzyć? Czy ta technologia już na to pozwala, czy jeszcze lepiej zostać już w wypracowanym systemie? Nie, ja zostanę w wypracowanym systemie, bo jak wcześniej mówiłem, jak są lata, gdzie jest trudniej z rozdrobnieniem słomy, a zdarzają się takie lata, nie wiem, czy w tym roku też tak nie będzie, kiedy słoma, ziarno dojrzewa z powodu, powiedzmy, wysokich temperatur na łanie, a słoma nie do końca jest, powiedzmy, dojrzała i wtedy kombajn, powiedzmy, pozostawia dłuższe odcinki słomy i przy sytuacji, kiedy wprowadza się Focusa węższego, to na tym systemie tych dłut na tych głęboszach szczelinowych po prostu potrafi się zapychać. Jeśli ten rozstaw jest mniejszy, to znaczy te 30 i 15. Czyli w waszym przypadku równie ważna będzie jednak ta uprawa przed Focusem. Będziecie cały czas, że tak powiem, ją utrzymywać. Tak jak jakby standardowo jest technologia Focusa przewidziana. Tak, tak, tak. Tak będziemy po prostu utrzymywali, tym bardziej, że my uprawiamy, powiedzmy, bezorkowo. Tak? I u nas zawsze, powiedzmy, są określone pozostałości, a szczególnie w tych ostatnich latach suchych, bo 18, 19, 20 i teraz 21, mamy po prostu suszę. I to suszę głęboką, bo praktycznie rzecz biorąc, na wszystkich polach mamy na dzień dzisiejszy poziom uwilgotnienia gleby poniżej 30%. I to właściwie do głębokości 100 cm, licząc, powiedzmy, 0,7 i 7,28 i 28 100 cm, to i we wszystkich tych warstwach mamy na granicy 30 lub poniżej 30.
W waszym gospodarstwie stosujecie już od 20 lat technologię bezorkową. Czy zatem te problemy z na przykład z chwastami opornymi, z gryzoniami też już się pojawiają? Czy jest to jakaś przeszkoda w stosowaniu takiej technologii jak Focus? To znaczy na pewno, powiedzmy, coraz większe problemy z tym mamy. To nie podlega wątpliwości, jeśli chodzi o chwasty, dlatego że też staramy się robić, powiedzmy, układ zmianowania środków. Skoro mamy krótki płodozmian roślinny, to wtedy musimy prowadzić, powiedzmy, zmianowanie środków ochrony roślin, rozpoczynając od chwastów, jak również środki, powiedzmy, przeciwgrzybowe i środki przeciwszkodnikom. Dlatego, żeby nie uzyskać odporności, powiedzmy. To nam się przynajmniej na razie w miarę udaje, Czy próbowaliście jakieś inne rośliny oprócz zbóż i rzepaku wysiewać fokusem i ewentualnie jakie efekty tego mieliście? To znaczy, no, próbowaliśmy wysiewać, powiedzmy, był taki okres, kiedy zaczęliśmy trochę próbować, powiedzmy, żeby poprawić ten układ zmianowania, jeśli chodzi o rośliny motylkowe. Sialiśmy na tych słabszych glebach, powiedzmy, łubin. Robiliśmy też próbę siewu, powiedzmy, soi, ale ja wiem, czy były efekty. Nie chciałbym, warunki, powiedzmy, północnej, to jest północ, powiedzmy, województwa lubuskiego praktycznie i tutaj, powiedzmy, jeśli chodzi o soję, to mamy problem. Mamy problem, powiedzmy, z dojrzałością tej soi, a jeszcze szczególnie wtedy, kiedy przychodzi, powiedzmy, ta susza wiosenna, to soja bardzo słabo zaczyna rosnąć i dopiero niekiedy pod koniec, powiedzmy, czerwca czy na początku lipca, kiedy przyjdą deszcze, to ona, powiedzmy, rośnie, ale plon jest, powiedzmy, słaby i stąd żeśmy odstąpili od soi. Jak również odstąpiliśmy w tej chwili od uprawy roślin motelkowych, a to szczególnie dlatego, że w roślinach motelkowych bezwzględnie trzeba stosować zwalczanie chwastów, a żeby te rośliny motelkowe były zaliczone do zazielenienia, to wtedy nie wolno stosować tą chemię. Oto najprościej jest, powiedzmy, w tej chwili robić w ten sposób, że ugorować te grunty, które bazują na zazielenie. Ale trzecią rośliną, którą uprawiamy, to jest kukurydza, bo nie ukrywam, że też, powiedzmy, z chorobami mamy pewne problemy, powiedzmy, przy tym krótkim płodozmianie, a tym bardziej, że coraz więcej tych środków na choroby jest wycofywanych przez Unię Europejską. W związku z tym wprowadziliśmy kukurydzę i robimy tam takie zmianowanie, jak gdyby przerywające to nasze na poszczególnych polach, gdzie uprawiamy kukurydzę przez 3-4 lata i dopiero z powrotem wchodzimy, powiedzmy, zboża i rzepak i przez jakiś czas uprawiamy, powiedzmy, tam zboże i rzepak i dlatego główną u nas rośliną, głównymi roślinami to jest rzepak, zboża i kukurydza. Czy uważa pan ze swojego doświadczenia, że technologia Focusa w tej chwili jest taką optymalną odpowiedzią na obecne zagrożenie suszą, bo to właściwie to jest ten największy czynnik zagrożenia. Oczywiście kolejne to presja chwastów odpornych i na przykład gryzoni, ale pierwszy taki najtrudniejszy efekt zmian klimatu to jest właśnie susza. I czy ta technologia jest tą, która pozwoli zniwelować te skutki, żeby utrzymać stabilne plony, bo to jest przecież nasz cel. Nie, no, na pewno ten element, powiedzmy, występuje, dlatego że tą wodę musimy oszczędzać to mocno, a skoro musimy oszczędzać, to jak najmniej, powiedzmy, ziemię przesuszać. W związku z tym, powiedzmy, szczególnie po trzepach, robimy po zbożach tylko bardzo
płytką talerzówkę i to jest koniec uprawy. Po tej płytkiej talerzówce siejemy po prostu rzepak. Jest to też trochę uciążliwe, co prawda, dlatego że jest problem z samosiewami wtedy w tym rzepaku, bo raz, że talerzówka powiedzmy nigdy nie pójdzie płycej jak 5 cm, a niekiedy jeżeli od momentu zrobienia talerzówki do momentu początku siewu rzepaku nie spadnie żaden deszcz, czy niewielkie powiedzmy tam opady występują, no to wtedy nie ma wschodów po prostu samosiewu zbóż. I wtedy po siewie rzepaku w takich warunkach powiedzmy, no niestety musimy przynajmniej trzykrotnie zwalczać samosiewy zbóż w uprawach rzepaku. A mam jeszcze takie pytanie też po części od internautów. Czy z terminami wysiewu przy jednej maszynie na tak dużym areale, czy to da się spiąć tak, żeby nie przekraczać tych terminów za mocno? To znaczy, no jesteśmy takim przykładem, że ja z reguły powiedzmy staram się siać w terminach agrotechnicznych, bo uważam, że one zostały przez lata wypracowane i tak powinniśmy to siać, ani zbytnio przyspieszać, ani zbytnio powiedzmy opóźniać siewów w stosunku do terminów agrotechnicznych. Nie chcę tutaj robić wykładu, dlaczego tak, ale tak uważam, że powiedzmy to jest najbardziej optymalne rozwiązanie. No, w związku z tym, no, niekiedy jest to tak, że żeby powiedzmy zrobić zasiewa na czas, bo przecież też są różne warunki pogodowe powiedzmy, jeszcze w międzyczasie, to niekiedy siejemy po prostu na dwie zmiany, tak? I swobodnie sobie powiedzmy to kończymy. Cały problem polega na tym, że jeżeli by była jakaś awaria maszyny, żeby mieć dostępne części powiedzmy na gwizdek, jak ja tam. Czyli to jest kluczowy element przy jednej maszynie na 1000 hektarów, która ma całą technologię zapewnić, żeby się w ten sposób zabezpieczyć. Tak jest. Ja mam takie pytanie, czy próbowaliście różne nawozy wysiewać pokusem? Jak to wyglądało? Bo wiadomo, że fosfor jest tym najbardziej wrażliwym, który trzeba depozytować głęboko. Natomiast tak to wygląda na przykład z innymi nawozami. Czy podawać połączonej dawce pół na pół, czy na głęboko? Mieliście takie doświadczenia, próby? Jak to wyglądało? To znaczy, no robiliśmy różne próby powiedzmy z różnymi nawozami, ale najczęściej powiedzmy stosujemy jednak polifoski i najczęściej stosujemy podzielone pół na pół dawki polifoski. Bo wtedy ta młoda roślina ma dostęp powiedzmy właściwie do wszystkich składników, nie tylko do fosforu, bo ona najbardziej fosforu szuka korzeniem, co prawda, ale ma, jak już dojdzie do tego nawozu, to ma zaopatrzenie powiedzmy pełne. Jest jeden taki element, który mi jeszcze przychodzi powiedzmy do głowy i nie wykluczam, że go powiedzmy spróbuję, a mianowicie kwestia podawania powiedzmy mikronawozów w tych małych granulkach, czego się już nie da w tym tradycyjnym układzie powiedzmy pokusa zrobić, bo trzeba kupić dodatkową przystawkę do tych mikronawozów i dodatkowe powiedzmy elementy zastosować do podawania ich w to miejsce górnej warstwy powiedzmy pod nasiona. Do tego już nie należy siać tych mikronawozów na dolne powiedzmy warstwy, tylko na górne warstwy, jak gdyby pomóc tej roślinie w tej początkowej fazie. Tak? I nie wykluczam, że w momencie, kiedy będziemy kupowali powiedzmy nowego pokusa, a pewnie to będzie w przyszłym roku, że o takim rozwiązaniu będziemy myśleli. A my jako producent będziemy musieli się dopasować do potrzeb klienta. Ja z mojej strony serdecznie, panie Mirosławie, dziękuję za tak ciekawe informacje przekazane naszym internautom. Jestem święcie przekonany, że bardzo im pomogły w
zrozumieniu tej technologii i zobaczeniu, że tyle lat doświadczeń rzeczywiście daje efekty. Życzę dobrych, stabilnych plonów i jak najmniejszego efektu suszy i mam nadzieję do zobaczenia w polu. Ja również dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, zapraszam do zobaczenia. Pana, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Polecam się, na pewno się pojawię w gospodarstwie. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Szanowni Państwo, sami widzicie, że użytkownicy, którzy zdecydowali się na technologię, bo trudno mówić o agregacie Focus jako pojedynczej maszyny. Ona łączy w sobie cztery praktycznie przejazdy, od uprawy poprzez nawożenie, zagęszczanie i wysiew, że to jest tylko jedna maszyna, to jest technologia. Użytkownicy, którzy zdecydowali się na tą technologię, mają rzeczywiste, realne efekty, nie tylko wzrostu plonu, bo w dzisiejszych czasach często jesteśmy już na bardzo wysokim poziomie plonowania, często trzeba więcej włożyć wysiłku technologicznego pod kątem uprawy, przygotowania gleby w utrzymanie tego plonu ze względu na właśnie zmieniające się warunki klimatyczne. Coraz większe problemy związane ze zmianą klimatu pod kątem suszy, ale też coraz częściej pojawiające się chwasty oporne, czy też problem gryzoni, który był wspominany i który będzie się pojawiał coraz częściej, który mocno dotyka technologii bezorkowej uprawy. Niemniej, jak widzieliście w gospodarstwie pana Mirosława Szarzyńskiego, pracuje maszyna, która pracuje 12 lat. Wydawałoby się, że jedna maszyna na 1000 hektarów nie jest w stanie wytrzymać tylu lat. Jest w stanie, jest to efekt synergii, poprawy jakości gleby dzięki zastosowaniu tej technologii. Mamy nadzieję, że nasze webinarium było pomocne, odpowiedziało na Wasze pytania. Mamy nadzieję, że wesprzecie nas polubieniami zarówno na Facebooku, jak i łapkami na YouTubie. Mamy również nadzieję, że w najbliższym czasie pojawimy się z kolejnymi tematami webinariów. Bądźcie update, postaramy się przygotować dla Was równie ciekawy content. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.